Witamy. Chcielibyśmy zadać pytania panu ministrowi Ziobrze. Co takiego stało się, że z Funduszu Sprawiedliwości, którego zadaniem jest pomoc ofiarom przestępstw, utworzył Fundusz Prawa i Sprawiedliwości, który w stopniu znikomym w porównaniu z innymi nakładami pomaga realnie ofiarom przestępstw? Sprawa ponownie. Staje się głośna, kiedy dowiadujemy się, że ofiary pedofila, ułaskawionego przez Andrzeja Dudeł, ubiegały się o to ułaskawienie, zakaz zbliżania się kontaktów ze sprawcą przemocy, sprawcą czynów zabronionych na osobie małoletniej, e, najbliższej w rodzinie, czynów pedofilnych. E, ubiegały się o ułaskawienie z powodów ekonomicznych. Gdzie był wtedy pan Ziobro? Gdzie był Fundusz Sprawiedliwości, którego celem dokładnie Pomaganie jest ofiarą przestępstw. Dlaczego ta rodzina, tak jak i tysiące innych rodzin, które padają ofiarami przestępstw, są pozostawione same sobie? Dlaczego dzieje się tak, i o to znowu pytamy pana Ziobrę, że pieniądze bardzo często służą nie celom pomocy ofiar, tylko celom polityczno-kampanijnym? W kampanii parlamentarnej głośno było o politykach PIS, którzy jeździli i obiecywali te pieniądze właśnie z Funduszu Sprawiedliwości w różnych miejscach. Pan Ziobro zresztą chwali się, że na przykład te pieniądze idą na OSP. Bardzo dobrze, że idą na ochotnicze straże pożarne pieniądze, ale naprawdę pieniądze dla ofiar przestępstw powinny iść dla ofiar przestępstw, nie powinny być zostawiane same sobie. Jak to jest, że centra pomocy ofiar przestępstwom, systemowe działanie, za 50 milionów w czasie pandemii przygotowany konkurs, wygrywa nie doświadczona fundacja, na przykład fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Dzieci Niczyje, czy inne podmioty, które od lat zajmują się pomocą dzieciom, a dostaje to fundacja prowadzona przez człowieka, który nie tak dawno był egzorcystą i wsławił się wysyłaniem SMS-ów do szatana. Czy to są naprawdę poważne instytucje? które będą w stanie pomagać ofiarom przemocy? Czy to kolejny wyborczy gest pana Ziobry? Dlaczego przez ostatnie lata, od kiedy to pan Ziobro sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości, organizacje, które realnie pomagały kobietom ofiarom przestępstw? nie dostają dofinansowania z budżetu państwa lub dostają je w stopniu znacznie pomniejszonym. Mówię tutaj chociażby o Centrum Praw Kobiet, które przez lata pomagało kobietom ofiarom przestępstw. Jak to się dzieje, że fundacje i stowarzyszenia pomagające ofiarom chociażby przestępstw samolimiających, jak Fundacja Baba w Zielonej Górze, również były narażone na ataki ze strony instytucjonalnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlaczego te pieniądze? które mają pomóc najsłabszym, pokrzywdzonym. Te pieniądze, które są naszymi wspólnymi, trafiają nie tam, gdzie powinny. Chodzą słuchy, że pan minister inwestuje w różne rzeczy. Tu nawet pada pytanie o zakup Pegasusa, czyli narzędzia do inwigilacji. Panie ministrze, czy to z tych pieniędzy, czy z pieniędzy ofiar? Dlaczego państwo zawodzi najsłabszych? Dlaczego państwa nie ma tam, gdzie być powinno? PiS tyle mówi o rodzinie, a okazuje się, że tak naprawdę mówi o dobrze swojej rodziny i swoich. My chcemy, żeby Fundusz Sprawiedliwości był Funduszem Sprawiedliwości, a nie Funduszem Partii Prawo i Sprawiedliwość. Domagamy się wyjaśnień i domagamy się realnych działań państwa, żeby pomagać ofiarom przemocy, żeby nie pozostawiać ich samych sobie, jak to ma miejsce obecnie. Szanowni Państwo, od lat 90., dokładnie od 1997 roku, został utworzony i działał sprawnie Fundusz niosący pomoc ofiarom przestępców, przestępstw i pomocy dla osób skazanych, które po zakończeniu kary potrzebowały wsparcia ze strony państwa. To wszystko działało przez lata bardzo dobrze. Pieniądze trafiały do organizacji pozarządowych z terenu całego, całego kraju, bez względu na to, jaka ekipa w danym momencie rządziła. Wszystko skończyło się w 2017 roku, kiedy to pan minister Ziobro zamknął tak naprawdę Działalność funduszu, który w pełni był przekazywany na, na, na wsparcie ofiarom i osobom, yy, yy, i osobom które ukończyły, ukończyły karę, I, po, I został powołany taki quasi polityczny, quasi partyjny fundusz o nazwie Fundusz Sprawiedliwości. I już pierwsze lata pokazały, że ten fundusz ze sprawiedliwością nie ma tak naprawdę nic wspólnego. Zostały odcięte. Organizacje, o których mówiła pani poseł Nowacka, a w większości te pieniądze zostały przekazywane do organizacji, często powiązanych z, ze środowiskiem politycznym pana ministra Ziobry, albo co dziwnym trafem, finansowały wyłącznie działalność podmiotów, które znajdują się na terenie okręgu wyborczego pana ministra Ziobry. Dlaczego tak się stało? Do 2017 roku. Wszystkie wnioski kierowane do tego funduszu były rozpatrywane w drodze konkursów przejrzystych, punktowanych, do których wgląd miał każdy obywatel, każdy uczestnik tych konkursów. Natomiast minister Ziobro, bojąc się, jak większość polityków PiSu, jawności i transparentności, wprowadził pełną uznaniowość. Wprowadził uznaniowość, z której korzysta całkowicie swobodnie. I już w pierwszym roku, roku stosowania te, tych zasad. Blisko 60 dotacji na kwotę niebagatela około 40 milionów złotych zostało przyznane z wolnej ręki. Bez tłumaczenia, kto, dlaczego, po prostu gdzieś potajemnie. I te pieniądze każdego roku około 300-400 milionów złotych są wydawane w bardzo tajemniczych okolicznościach. Pieniądze prze, będące przecież w posiadaniu wszystkich polskich obywateli. To są pieniądze polskich podatników. Do dzisiaj nie usłyszeliśmy wyjaśnienia dlaczego 25 milionów zostało przekazanych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na fundusz niejawny. Na fundusz, o którym nikt z państwa się nie może nic dowiedzieć. Słuszne są pytania, o które stawiane są od miesięcy. Co zostało kupione za te pieniądze? Czy to jest program do inwigilacji Pegasus? Pytania dlaczego te pieniądze blisko pół miliarda złotych, jak się okazuje, nie trafiają do ofiar przestępstw, jest pytaniem, na które publicznie musi Pan Minister odpowiedzieć. Dlaczego każdego roku jest w stanie wydawać 10 czy 15 milionów złotych na promocję samego programu, na promocję de facto polityków Solidarnej Polski, zamiast wspierać ofiary przestępstw. Na te pytania w kontekście nowo ujawnionych okoliczności ułaskawienia pedofila przez Pana Prezydenta Pan Minister Ziobro powinien dzisiaj konferencji prasową by na te wszystkie zarzuty odpowiedzieć, a nie ukrywać się za, nie ukrywać się za, za panem prezydentem. Jeśli dzisiaj nie uzyskamy tych odpowiedzi, będziemy ten temat dalej drążyć, będziemy domagali już od pana ministra wyjaśnień w imieniu milionów Polaków, którzy dzisiaj zadają sobie pytania, dlaczego prezydent ich kraju ułaskawia pedofila, a minister sprawiedliwości pieniądze dla ofiar przeznacza tak naprawdę na wsparcie partyjnej działalności.